Stany Zjednoczone to jest bardzo duży kraj i połączenia internetowe na tak dużym obszarze są dobre tylko w bardzo dużych aglomeracjach. We wszystkich mniejszych miejscowościach połączenia są bardzo, bardzo słabe, bo połączenie tego wszystkiego kablami jest mało opłacalne, ale odległości między poszczególnymi miejscowościami są naprawdę duże. I mimo, że przez długie lata wpompowano w infrastrukturę miliardy dolarów, to cały czas nie wygląda to dobrze. Najnowszy plan prezydenta Bidena przewiduje przeznaczenie 7 miliardów dolarów na poprawę tej sytuacji, z czego spora część ma być przeznaczona na dopłaty do rachunków dla najmniej zamożnych. Ale jeden z największych dostawców połączeń internetowych w Stanach Zjednoczonych, aby przejść na ten subsydiowany plan, wymaga na przejście na droższy plan. I nie byłoby może w tym nic złego, bo teoretycznie zwiększa to też prędkość połączenia, ale oznacza to, że po wyczerpaniu funduszy na subsydia, użytkownicy zostają po prostu z droższym planem. Skąd my to znamy? Jednym z wielkich dostawców łączności internetowej na terenie Stanów Zjednoczonych jest firma Frontier, ale po śledztwie Federalnej Komisji Handlu okazuje się, że kłamią na temat przepustowości, którą oferują. Od lat pobierają wsparcie w wysokości wielu miliardów dolarów na cele rozbudowy infrastruktury, a nadal najlepsza łączność, jaką można zdobyć na większości terenów USA, to są połączenia DSL, które w teorii miałyby oferować przepustowość na poziomie 12 megabitów, a w rzeczywistości, jeśli ktoś ma 5-6 megabitów, może mówić o szczęściu. Przy okazji Federalna Komisja Handlu zwraca uwagę na fakt, że całą tą sprawą powinna się zająć Federalna Komisja Łączności, czyli generalnie psychologia stosowana i zaciemnianie sytuacji. Skąd my to znamy? Rząd federalny jest kompletnie ślepy. Nie ma pojęcia o skali cyberataków. Ostatnia sytuacja z Colonial Pipeline i brakiem paliwa na stacjach paliw w Stanach Zjednoczonych, to, że Colonial musieli zapłacić 5 milionów dolarów okupu za odszyfrowanie ich zhakowanych danych, spowodowało, że teraz rząd federalny będzie prawdopodobnie żądał od wszystkich firm raportów na temat cyberataków, żeby wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Nie do końca wiadomo, czy to jest dobry pomysł, bo jeśli banki zaczną raportować dokładnie skalę ataków i strat, które ponoszą, to może dość poważnie uderzyć w system finansowy. Ministerstwo Skarbu Stanów Zjednoczonych wzywa do restrykcyjnej zgodności kryptowalut z systemem podatkowym, tak żeby podatnicy nie próbowali uciekać z podatkami, tak żeby uregulować cały rynek. Krótko mówiąc, osoby zainteresowane kryptowalutami widzą nadciągające kolejne czarne chmury nad ich ogródek. Wyłączenie dostępu do internetu w całym kraju nie jest niczym niezwykłym. Wyłączenie dostępu do jakichś konkretnych usług, czyli na przykład wyłączenie całego Facebooka, zdarza się dość często. W drugiej połowie zeszłego roku zdarzyło się to 84 razy w 19 różnych krajach, tak wynika z danych Facebooka.
Rok wcześniej zdarzyło się to tylko 52 razy, czyli mamy o 32 przypadki więcej, czyli mamy tendencję wzrostową. Krótko mówiąc, szalejąca cenzura krąży po świecie. Zdarza się to w Turcji, w Brazylii. Na razie u nas się chyba jeszcze nie zdarza, ale mam wrażenie, że wszystko jest jedynie kwestią czasu. Huawei, wielki producent sprzętu, trafił jakiś czas temu na czarną listę w Stanach Zjednoczonych, bo podobno umieszcza w swoim sprzęcie, w swoich chipach backdoory, które pozwalają na szpiegowanie. I to dość mocno uderzyło w ich sytuację finansową, bo nie mogą sprzedawać sprzętu do instytucji rządowych. Ale mogą wziąć cały ten sprzęt, złożyć ich do kupy, uruchomić i zamiast urządzeń sprzedawać usługi. Co też robią? Sprzedają usługi chmurowe. I to mogą sprzedawać i sprzedają to różnego rodzaju rządom, co ratuje ich sytuację finansową i działają w zgodzie z prawem. Trzeba sobie jakoś radzić, tak? Chiny zablokowały możliwość obracania kryptowalutami w odniesieniu do instytucji. Krótko mówiąc, zablokowali możliwość używania kryptowalut, co dość mocno uderzyło w kryptowaluty i w ich wartość. Jak będzie się dalej sytuacja rozwijać? Prawdopodobnie czas pokaże. Jakiś czas temu świat obiegła wiadomość, że Tom Cruise ma być pierwszym aktorem, który nagra film w kosmosie. We współpracy z NASA ma zostać wysłany na stację kosmiczną i tam w warunkach nieważkości nakręcić jakiś film. Rosja, gdy się o tym dowiedziała, stwierdziła, że weźmie udział w tym wyzwaniu i postanowili, że oni będą szybsi, oni będą pierwsi. Już nawet wybrano aktorkę, która ma być pierwszą kobietą i pierwszym człowiekiem, który nagra film w kosmosie. Jak to się skończy? Czas pokaże. TikTok. TikTok is the best. Założyciel TikToka, Zhang Yiming, prawdopodobnie zamordowałem imię tego pana, przepraszam, schodzi ze sceny, już nie będzie dłużej szefem TikToka. I co jest powodem? Czy rząd Chin? Czy jakiś inny powód? Nie wiadomo. Wiadomo tylko, że żegna się z tą funkcją, prawdopodobnie z bardzo spuchniętym kontem bankowym. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nasz ulubiony obcy, Mark Zuckerberg. Facebook jest powodem depresji i samobójstw wśród nieletnich, jak wykazują badania. W ciągu ostatnich lat w związku z użytkowaniem portali społecznościowych, zwłaszcza Facebooka, ilość przypadków depresji i ilość przypadków samobójstw, zwłaszcza wśród nieletnich, wyraźnie rośnie. Już niedługo Google będzie animowało twoje zdjęcia. Jeśli zrobisz jakieś zdjęcie, które jest nieruchome, sztuczna inteligencja od Google będzie umiała je poruszyć. Oczywiście do tego czasu możesz na przykład robić filmiki i wycinać kawałek filmu i efekt pewnie będzie lepszy. Złośliwe komentarze w internecie mogą być irytujące i najczęściej niewiele można na to poradzić, ale jeśli jesteś prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak na przykład Donald Trump, jeśli ktoś na twój temat wygłasza złośliwe komentarze na Twitterze,
to możesz zmusić Departament Sprawiedliwości, aby wykorzystali moc Sądu Najwyższego, żeby ustalić, kim jest ten wredny żartowniś. Na szczęście Trump już nie jest prezydentem i Sąd Najwyższy może się zająć ważniejszymi sprawami. Istnieją różne portale społecznościowe, ale jeśli masz wiedzę, umiejętności, doświadczenie i tytuły i szukasz dobrej posady, zwłaszcza za granicą, albo jeśli szukasz kogoś, kto ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie, jest utytułowany, jest ekspertem, to możecie się odnaleźć dzięki takiemu portalowi jak LinkedIn, który jest potężnym narzędziem do odnajdywania pracowników i pracodawców na wysokim szczeblu. Ale jeśli jesteś na przykład obywatelem Chin, wyjedziesz za granicę i będziesz głośno mówić o tym, że nie przepadasz za swoim chińskim rządem, co ten chiński rząd może dla ciebie zrobić? Niby niewiele. Okazuje się, że może się na przykład zwrócić do Microsoftu, który jakiś czas temu kupił platformę LinkedIn za ponad 26 miliardów dolarów. Więc rząd Chin zwraca się do Microsoftu o to, żeby usunąć te wszystkie brzydkie wpisy i zablokować twoje konto, a Microsoft z radością realizuje wszystkie te prośby. Czyli kolejny przykład cenzury, która może wyłączyć cię ze świata. Wyobraź sobie aplikację, dzięki której możesz łatwo zarobić. Ktoś wpłaca niewielką kwotę i mówi ci, co masz robić. Kieruje twoim życiem. Teraz pytanie, na co się godzisz i za ile? Taka aplikacja właśnie powstała. Ciekawe, czy odniesie sukces. Jeśli lubisz tego typu newsy z zagranicy najczęściej, daj łapkę w górę.